Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w środę 25 maja. Przypomnę, to Wigilia Święta Wniebowstąpienia Pańskiego, ale też i Wigilia Dnia Matki. Z swojej strony chciałbym w związku z tym wszystkim mamom złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa, żeby ten jutrzejszy dzień był dniem radości, pokoju, miłości, zauważenia i docenienia. I przypomina mi się taka pieśń, którą śpiewaliśmy kiedyś na obozach młodzieżowych, a która nie znalazła się w śpiewniku Chwalmy Pana. Pozwolę ją sobie zacytować, bardzo często u zarania dnia ją nucę. Tobie, Panie, dzięki ślę, bo Twa miłość budzi mnie. Żeś Ty ze mną, to ja wiem. Jezu Chryste, kocham Cię. Pod opiekę idę Twą, na dzień cały, w każdy czas. W dolę dobrą, w dolę złą, Jezu, prowadź wszystkich nas. Nade wszystko proszę Cię, bym gorącą wiarę miał, przez ten cały nowy dzień, bym u boku Twego trwał. Składamy dzięki w tym poranku, w nowym dniu, on też z Twej ręki, z wiktorii na krzyża pniu. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zacytować hasło biblijne na dzień dzisiejszy wyznaczone. I pierwsze to będzie hasło nowotestamentowe z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, z drugiego rozdziału, 5 i 6 wiersza. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Tu teraz można by było wiele mówić o pośrednikach, kto jest pośrednikiem, czy są jacyś inni pośrednicy, oprócz Jezusa Chrystusa, który prowadzi nas do Boga, który otwiera nam drogę do Boga, który pozwala nam do swojego Ojca również wołać Ojcze. Te słowa apostoła Pawła pisane do Tymoteusza brzmią jednoznacznie. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Jest nim nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, bo On, jak nikt inny, albo tylko On, zasłużył, żeby być naszym pośrednikiem, a my powinniśmy być Mu za to bardzo wdzięczni. Wszak złożył swoje życie jako okup za wszystkich, za każdego z nas. I kiedy tę pieśń cytuję zawsze rano, pod opiekę idę Twą, to właśnie między innymi dlatego, że On jest z nami, że On mnie miłuje, że On chce dla mnie wszystko, co najlepsze, bo oddał za mnie swoje życie. Ale moi drodzy, mamy i drugi tekst, który dzisiaj ma nam towarzyszyć ze Starego Testamentu, z pierwszej księgi Kronik, z 29 rozdziału, 11 wiersza. Proszę, posłuchajcie. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. To są słowa, które wypowiedział król Dawid. Król Dawid chciał wybudować Panu Bogu świątynię, ale usłyszał, że ma zaniechać, że świątynię wybuduje jego syn Salomon. Ale Dawid przygotowywał się do budowy świątyni. Wzywał wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, którzy mieli wszystkiego pod dostatkiem, do składania ofiar na rzecz budowania świątyni, na rzecz Pana Boga. I te słowa, które przed chwilą zacytowałem, pochodzą z wypowiedzi Dawida, takiej dziękczynnej, pochwalnej dla Pana Boga. I tam przyznaje, cóż my Ci, Panie Boże, możemy dać? Przecież wszystko to, co mamy, co Tobie dajemy, i tak pochodzi od Ciebie. Twoja jest wielkość i moc i majestat. A ja nie tak dawno byłem kilka dni w pięknych Bieszczadach. I tak sobie pomyślałem, że Pan Bóg tak wszystko cudownie uczynił dla nas ludzi. Że mamy i góry, i większe, i mniejsze. Że mamy piękne lasy,
mamy jeziora, mamy morza, mamy pustynię. Możemy narzekać, raz nam się to nie podoba, raz to, ale z tego wszystkiego możemy korzystać. I wtedy, kiedy chodzimy po górach, kiedy jesteśmy nad morzem, a za niedługo będziemy wyjeżdżać, możemy podziwiać piękno Bożego stworzenia i wtedy może tak jak Dawid będziemy wołać: Twoja, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. A z tej naszej wdzięczności niech płyną dary dla Pana Boga, dla Jego świątyni, gdziekolwiek jesteśmy i do jakiejkolwiek świątyni przychodzimy. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia, a to słowo, które cytowałem, niech nam towarzyszy z Bogiem.